My dojechaliśmy właśnie do galerii M1. Zabrzu. Jesteśmy w Zabrzu. Tak, a dzisiaj jedziemy na spotkanie z pewnym królikiem. Mikołaj śpi, ale właśnie jedziemy w jego jakby spełnianiu marzeń. I jedziemy spotkać się z Bingiem. Ten Bing jeździ w ogóle po Polsce. I dzisiaj jest właśnie tutaj w galerii w M1 w Zabrzu. Więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać i jaka będzie reakcja Mikołaja. Bo jak tylko któraś z Was mi podesłała, że taki event tu się odbywa, jak tylko zobaczyłam, to stwierdziłam, że musimy jechać. Nawet przełożyliśmy już dentystę specjalnie i tak dalej. Potem jeszcze mamy kilka załatwień. Natomiast to jest pierwszy punkt. Mamy godzinę 12. Od 11 zaczęło się to spotkanie, więc zobaczymy, jak będzie się podobało temu małemu króliczkowi naszemu. Doga zjedliśmy, napiliśmy się kawy. Tak. I jest dobrze. No, czas na obstawienie. Jaką reakcję obstawiasz? Mikołaja? Ja uważam, że będzie miał takie wielkie oczy, będzie tu pełnuszkami. Tak? No. A mi się wydaje, że będzie się trochę wstydził. Tak? Dobra, to dwie całkowicie skrajnie różne reakcje i zobaczymy, kto ma więcej racji i lepiej to obstawił. Widzimy się już w galerii, także mamy nadzieję, że nie będzie jakoś specjalnie dużo ludzi i będzie tak w miarę swobodnie, no bo jest piątek, godzina 12, więc bardziej obstawiamy, że po prostu po południu będzie większe obłożenie, natomiast teraz wydaje mi się, że powinien być większy luz, mam nadzieję przynajmniej. So, Bing! Tam jest Bing! Wszędzie Bing! Ja się jarą jak Mikołaj! Ale super, normalnie odwzorowany 1:1, no nie? Ekstra! Ale nie rozstaje się z nimi. Gdzie tu jest? Pokaż, gdzie jest tata na tym zdjęciu. Nie, nie ma czasu. Super, nie? Super, no, zarobiste. Świetny sposób na spędzenie z dzieckiem czasu. Mikołaj jest przeszczęśliwy, biega wszędzie tutaj. Także jeżeli macie możliwość, to warto. Naprawdę warto, bo to też jest coś innego. Wiecie, nie siedzi się cały czas w domu, tylko gdzieś się wychodzi, a to jednak jest niesamowite. Wyobraźcie sobie, wy spotkać waszego idola, no nie? Tak samo jest dla dziecka, tylko 4 razy mocniej. A nie, to są różne zdjęcia. Nie, te same. Te same. Już po. Miki ma balona. Powiem wam, że rewelacja. W ogóle. Za co od nas duża rewelacja? Za to, że pierwsze, Bing nie ściąga głowy, dopóki się nie schowa. To taka pierwsza rzecz. Druga, że spotkaliśmy go, jak już szedł na przerwę, nie uciekł, tylko przywitał się z Mikołajem, przybił mu piątkę, jeszcze się parę razy obrócił i mu pomachał. No po prostu rewelacja, jestem zachwycona. Całemu temu zespołowi mega dziękuję w imieniu wszystkich rodziców po prostu. Jeżeli będą to oglądać, do kogoś to trafi i tak dalej, to naprawdę rewelacja. Fajnie było wszystko zorganizowane, tak. Te dziewczyny też tam fajnie uśmiechnięte do tych dzieci. Tak. Super, naprawdę mega. No i Bing miał tam co chwilę przerwy, no bo wiadomo, że tam ciepło w tym. Strasznie, no na pewno musi być ciepło. Ale było super, naprawdę. Mikołajowi się bardzo podobało. No i cała organizacja była naprawdę na mega wysokim poziomie. I fajne te wszystkie atrakcje były. Tak. Zdjęcie sobie zrobiliśmy w ogóle. Udało się za drugim razem. Z tej budki takiej, fotobudki. Tak, to za pierwszym razem. To w ogóle fajnie. Zrobiliśmy sobie 2 razy zdjęcia z Bingiem. No, no czad. Czad, naprawdę, naprawdę ekstra i też pozdrawiamy wszystkich, z którymi my robiliśmy sobie zdjęcie. Także buziaki przesyłamy, bardzo miło było Was poznać. A teraz
lecimy dalej. Trochę nam zeszło, bo byliśmy 2,5 godziny. No wiadomo, że byliśmy jeszcze w Obi, byliśmy jeszcze w sklepie, ale super. Jestem bardzo szczęśliwa, że tu przyjechaliśmy. To był naprawdę ekstra czas. I jeżeli pojawiłby się Bing w Bielsku, to na pewno na stówę też będziemy. Nie no, mega fajnie. Fajnie to było wszystko zorganizowane. Mi się to podobało. Tak, w ogóle Bing wygląda jak żywcem wyciągnięty z ekranu. To jest rewelacja, no po prostu przepięknie. Ten chodzący, żywy Bing wygląda lepiej niż jedna maskotka. Jestem urzeknięta po prostu. Mikołaj, wykończony. Co w ogóle jeszcze jedna rzecz, która tam była, to te uszy, załóżmy, które Mikołaj miał na głowie, tak, czy tutaj. Tam zdjęcie z Bingiem, czy tam fotobudka, czy tam fotobudka, te wszystkie zabawy, ta trampolina dmuchana, wszystko było dostępne za darmo. Super, że można było sobie za darmo zrobić to zdjęcie, tam było mnóstwo różnych gadżetów, jakieś tam peruki i tak dalej, no ale to już po prostu chcieliśmy mieć zdjęcie z tej fotobudki i super, że się udało je zrobić. Super było to, że wszyscy tam byli równi, nie było czegoś takiego, że kogoś nie stać, załóżmy, bo ma jeszcze 20 zł na coś tam wydać. Tak. Tylko każde dziecko skorzystało ze wszystkiego, na co miało ochotę, czy tam z tych malowanek i tak dalej. Tak. Mega, to było super dla mnie. Świetne. Wiadomo, że Miki jest jeszcze malutki i nie skorzystał tak z wszystkich tych atrakcji. Takie jakieś animacje na zasadzie, że jakimś tam, nie wiem, taką flagą, chowali się pod tą flagę, odpowiadali na pytania, jakiego koloru tam ma Bing spodenki, kolorowali wszyscy razem. No super, po prostu super w każdym calu. Jestem... No tak, no to... No świetne takie atrakcje są. No idealnie było po prostu. No lepiej bym sobie tego nie wymarzył. Zwłaszcza, że no, to, że Mikołaj się spotkał tego Binga, no tak. I swojego ukochanego, no to... Powiem, że myśmy też tyle razy tego Binga widzieli, że ja się sama cieszyłam, że go mogę spotkać i mam z nim zdjęcie. No Mikołaj na początku wpadł, tam to był w takim szalem amoku i nie wiedział, co się za bardzo dzieje, ale wszędzie chciał być, wszędzie tak. Wszystko chciał zobaczyć. Ale później jak była przerwa, kiedy Bing sobie poszedł na przerwę, później wrócił, to za drugim razem już było dużo spokojniej i już sobie wszystko spokojnie ogarniał, no nie? Tak. Już sobie sam poszedł, załóżmy, do tego tam stoliczku z rysowaniem. Tak. I było super. A teraz jedziemy do Ikei. Ikei. Jackie. Też w temacie Mikiego, bo chcę zobaczyć mebelki, które sobie upatrzyłam. Zobaczymy, czy je kupimy, czy zamówię je online i po prostu dostarczą je do domu. To jeszcze się okaże, czy nam się to tutaj zmieści, bo mamy trochę sprzętu, który chcemy oddać do Castoramy, ale w Bielsku, jak przejeżdżaliśmy obok Castoramy, no to nie zatrzymaliśmy się ze względu na to, że Mikołaj zasnął i chcieliśmy, żeby przespał całą tą drogę, żeby też miał siłę. Więc koło IKEA jest Castorama, tutaj może uda się nam w tej Castoramie oddać, więc najpierw tam pojedziemy oddać ten sprzęt elektroniczny zużyty, a później już do samej IKEA. Jeszcze nie jestem głodna, ale po tym wskoczymy też tam na obiad. Tak. Dobrze, że Mikołaj sobie wybrał takiego małego, bo były balony, które zajęły pół samochodu, więc cieszę się, że na ten się uparł i ten bardzo chciał. Fajne to centrum handlowe, takie duże. Mimo, że było dużo tych dzieci, to tam było naprawdę mnóstwo miejsca, no nie? Tak. No, dalej podtrzymuję, że byliśmy w fajnych godzinach. Tak. Mam pastę. Masz pastę? Pamiętały? Tak, wszystko czekało. Aha. I mam nakładki. Na 5 czerwca jesteśmy umówieni. Ile zostało? Tam niedużo chyba, no nie? 8. No to dobrze powiedziałem, że 48. Tak, ty dobrze opowiedziałeś, ja się myliłam. Dojechaliśmy do IKEA, już po obiedzie, klasycznie jak w IKEA. Znalazłam już piękny kosz. O, to chcę, to. To będzie moje, nad tym się zastanawiałam. I to są takie pufy ze schowkiem. Przepiękne, idealnie do wszystkiego pasują, tylko mam wrażenie, że chyba rysują. A nie rysują. Piękne, w ogóle wszystko jest w takim stylu boho, ja kocham boho, mogłabym w IKEA mieszkać. No i zmyślne. Konewka, która wygląda jak kaktus. Możecie mieć jako ozdobę i przydatną ozdobę po prostu. A może też być wazonem. Mikołaj, ty testujesz absolutnie każdą szufladę, co? Hejo!
Przywalenie palców szufladą nie boli. Walnięcie się głową o ścianę nie boli, bo się machnęło. A kuchnia to hit po prostu. Ale on tą kuchnią strasznie lubi się bawić, zawsze strasznie. Się bawi. Kupujemy nową kuchnię. Zdecydowanie stwierdziliśmy, że to jest najwyższy czas, aby odświeżyć ten temat. Tylko nie wiemy, którą, nie możemy się zdecydować. A którą bierzemy ostatecznie? Większą czy mniejszą? Bo tą większą, no nie? No chyba tak. Bo tam sobie może pozawieszać te rzeczy, to skoro już to tak, wzięłam. Tak, bo skoro to wzięłaś, to tak. Tu daje 20 zł, więc musimy wziąć kuchnię 200 droższą. Trochę inny był zamysł. Miałam umowę z Mikołajem, że po prostu jedziemy na bingo, ale potem mama sobie po Ikei pochodzi, ale niestety umowę, jak to się mówi, kolokwialnie szlak trafił. I mama nie może pochodzić po Ikei. Wychodzę z... jak zwykle. Ze spożywczego, co? Ja nie wiem jeszcze. Ja myślę, że po prostu całą niedzielę mamy z głowy. Chociaż jedno, proszę. Chcę kupić dwie te półeczki i liczydło dla Krzysia. Dlaczego są dwa kolory na liczydło? Bo to jakoś są dziesiątki, jednostki, no nie wiem. Na dlatego. Nie, to jest normalnie, ja się tego nie uczyłam się liczyć na liczydła. On mówi, że nie chce kuchni. Nie chcesz kuchni? On się zmęczył, on już wszystko ugotował. A fotel też? On bardziej potrzebuje fotel do odpoczynku niż kuchnię. Ale on jest wykończony już. No widzę. Okej, okay, respawn był, jedziemy dalej. To trzeba było wziąć wodę, kochanie, no najpierw ci jest ciepło, potem ci się chce pić. Z dwoma facetami... Jezu, z dwoma facetami do IKEA to jest ponad moje siły. Dlatego cię jestem bez dziecka i bez męża. O, zazdraszczam. Powinien być pokój dla panów tam na dole. Taki tak, gentleman club po prostu. O tak. Zapewne. Mikiś, no ja cię proszę, chłopcze. Wszystko tu jest ciekawsze. By the way, masz takie coś w domu, wiesz? I w domu nie jest takie ciekawe. Kiedy ja sobie pochodzę tak po IKEA? Jak? Tak mogę poszumieć tylko online, jak po internetach. Jak zrobią klub gentlemana na dole. Dokładnie, klub gentlemana. Dla mężczyzn, którzy podążają. Wszyscy faceci postulują o klub gentlemana na dole IKEA. Gdzieś tam może być w piwnicach, może trochę kropić, nie ma znaczenia. Co kropić? Woda z... No, woda może kropić trochę na głowę, ale ważne, żeby było zimne piwo, bilard. Oh. Tak. Nie wyjdziemy stąd, wiesz o tym? On gdzieś jedzie z tym wózkiem. Za ciepło, za zimno, poce się źle mi. O. Nie zamknie się to. To wystaje. Ryzykować? No raczej głupi pomysł. No teraz. Okej. Okay. Widzę, że to było przetestowane wcześniej, co? Jaka mina. Miałeś rację, mój ty hero. Daj. Też się suszyło w IKEA? A tobie nic nie było. Nic ci nie było. Kochanie, bo ja nie narzekam. A tutaj nawet pani nam powiedziała w IKEA, że już zostawiła swoich chłopów w domu. Ciepło. Niewygodnie. Sikać. Głodny. Za bardzo najedzony. Za kolorowo. Za mało kolorowo!